Czy to nie jest Drakulola? Ano? Cześć, Drakulola! No hej wam! A dlaczego nie idziesz na salę gimnastyczną? Na kogoś czekasz? Czekam na moją najlepszą straszyciółkę. Aha, okej. Okay. No to już idziemy na apel. To pa! Pa! O, już idzie. O, cześć, Drakulora. Tak dawno cię nie widziałam. Cześć. Jak się cieszę, że do mnie przyszłaś. Ja też. Aha, chciałabym ci kogoś przedstawić. To moja straszyciółka Harley Quinn, która ze mną przyleciała. Elo, ziomki. Wow, ale jesteś wysoka. Nie masz giganta w rodzinie? Tatusia, a moja mama jest niska. O nie, zapomniałam. Chodźcie już na apel, bo jestem spóźniona. No to ruszamy w drogę. Nie tędy. Jest, zdążyłam. Witam wszystkich nauczycieli oraz uczniów. Dzisiaj, jak wiadomo, mamy już zakończenie roku szkolnego, więc wraz z nauczycielami przygotowaliśmy wam kilka występów. Na jednym występie, na pierwszy występ to będzie operety waszej uczennicy, która zagra wam na skrzypcach. Serdecznie zapraszamy. A czytam sobie gazetę. Wziąłem ze sobą gazetę, żeby się nie nudzić na tym apelu. Szkoda, że ja nic nie wzięłam. Ale ona ładnie gra na skrzypcach. Ja tam wolę gitarę. Mogę zobaczyć? Szkoda, że nie masz paska, ale widzę, że dobrze się uczyłaś w tym roku. Za rok spróbuję. Hejo, a ja mam pasek! Pokaż! Czy przypadkiem nie dorysowałaś kredką? Nie, no co ty? Czegoś takiego bym nie zrobiła. Na, 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 na. Ale super, Wenus. Oboje mamy czerwone paski. O, Drakulola, widzę jakieś nowe straszyciółki. To moje straszyciółki. Cześć, jestem Elizabeth. A ja Harley Quinn. A to na nie czekałaś? Nie, tylko na Elizabeth. A Harley poznałam dzisiaj. A gdzie się poznałyście? Ja i Drakulora znamy się od najmłodszych lat. Boże, ja chodzę do szkoły za granicą i przyjeżdżam tutaj tylko na wakacje i tylko wtedy spędzamy razem czas. O, to fajnie. A może kiedyś się wszyscy razem spotkamy? Może kiedyś zrobimy razem piknik? A, to fajnie. No to my już musimy się zbierać, bo musimy iść do swoich pokoi spakować się, ponieważ już jutro jedziemy do swoich domów nareszcie. To miło nam było was poznać, musimy już iść, no to pa. Pa! Ej, no to
chodźcie, u mnie zrobimy sobie piżamówkę. Ja jestem za. Tak dawno nie byłam na piżamówce. Musimy jeszcze trochę poczekać, bo mój tata jeszcze nie przyjechał. Uwaga, królowa idzie. Pa, będę was niemiło wspominać. Ale ona wstyd mi robi przed nowymi. No dobra, my się już musimy zbierać. Miło było was poznać, dziewczyny. No to cześć. Nam też było miło was poznać. No, no, właśnie, to papa. Drakulola, czy to przypadkiem nie twój tata? Ano, rzeczywiście. Chodźcie, dziewczyny. Już idziemy. Drakulola, ale ty masz fajnych straszyciół.